Warszawskie inwestycje. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na krótkim briefingu dotyczącym modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście stołecznym Warszawie. Jest ze mną Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Chcemy powiedzieć kilka słów o tym, gdzie jesteśmy z tym projektem i jakie mamy kolejne fazy i co jest przed nami, jeśli chodzi o rozwój oświetlenia ulicznego w Warszawie. W 2020 roku, dokładnie w lipcu, otworzyliśmy przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego. W ciągu tych ostatnich 3 lat udało nam się zmodernizować ponad 40 tysięcy opraw, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne. Opraw indywidualnych zaprojektowanych tylko i wyłącznie dla Warszawy, które są zarówno technicznie proste do wymiany, ale też dostosowane do stylistyki miejskiej we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. 40 tysięcy miejskiego oświetlenia to dokładnie połowa, więc można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku wymiany oświetlenia ulicznego na wszystkich drogach w Warszawie, zarówno tych ponadlokalnych, jak i gminnych. Ale już teraz widzimy, jak duże oszczędności przynosi wymiana oświetlenia ulicznego. Są to dziesiątki gigawatogodzin rocznie, które oszczędzamy dzięki nowej technologii, jaka jest zastosowana w nowych oprawach oświetleniowych. Nowe oprawy dają tak dużą przewagę, jeśli chodzi o oszczędność energii, że ich zwrot de facto następuje w 2-3 lata, co jest krótszym okresem niż ten, który przewidywaliśmy pierwotnie w momencie, kiedy rozpoczynaliśmy projekt wymiany oświetlenia ulicznego. Oddam głos teraz panu dyrektorowi Puchalskiemu, który powie, co przed nami jeszcze, jeśli chodzi o modernizację oświetlenia ulicznego. Jednym z powodów, dla którego organizujemy ten briefing, jest fakt, że od wczoraj trwa w Warszawie warsztat zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawy dla innych miast, naszych kolegów z innych samorządów, po to, żeby podzielić się z nimi naszymi doświadczeniami z półmetka, jeśli chodzi o modernizację oświetlenia ulicznego. Panie dyrektorze. Tak, właśnie dlaczego dzisiaj? Dzisiaj się spotykamy, bo kończymy pierwszy etap, pierwszą umowę. Wykorzystaliśmy i umowę podstawową, i prawo opcji. W sumie 42,5 tysiąca opraw jest już dostarczonych. W przyszłym tygodniu zaczynamy realizować drugą umowę, w wyniku której do Warszawy zacznie zjeżdżać 38 tysięcy kolejnych opraw. Ja jestem szczególnie dumny z tego projektu. To też jest chyba najskuteczniejsza metoda, w jaki sposób walczyć z wysokimi cenami energii. Można dopłacać, ale to dopłacanie wiąże się z zabieraniem pieniędzy z innych obszarów, albo inwestować po to, żeby dzisiaj zainwestować raz pieniądze, które zablokują konieczność dokładania w kolejnych latach coraz to dodatkowych pieniędzy do rosnących cen energii elektrycznej. Pan prezydent mówił o liczbach, jeśli chodzi o ilość opraw, tylko powiem, że my w tym roku zaoszczędzimy 30 milionów złotych na energii elektrycznej, licząc po cenach tegorocznych. Sam projekt, bo wymienimy 42,5 tysiąca opraw, 41,5 tysiąca jest już wymienionych, 1000 jeszcze w magazynie, które w najbliższych dniach pojawią się na warszawskich ulicach. To jest niespełna 50 milionów złotych. To pokazuje, dlaczego warto ten projekt realizować. Dzisiaj też trwają warsztaty. Ponad 100 osób z polskich samorządów. Dzielimy się tą wiedzą, którą mamy, bo jesteśmy pierwszym projektem w tej części Europy na tak szeroką skalę. I druga rzecz, która się dzieje, po dialogu technicznym w tej chwili trwają testy systemów sterowania oświetleniem, bo to jest kolejny projekt, który chcemy realizować, wymieniając wszystkie oprawy na nowoczesne, mając miejsce pod czujniki do sterowania zarówno oświetleniem, jak i innymi funkcjami. Rozpoczynamy testy, 6 podmiotów, 6 różnych systemów będziemy testować do końca roku. Na początku przyszłego roku chcielibyśmy ogłosić przetarg i w przyszłym roku też rozpocząć proces wdrażania systemu sterowania oświetleniem, co pozwoli nam w sposób automatyczny kontrolować zużycie, odcinając się od takich sytuacji, w których mamy wcześniej widno, a latarnie się świecą, w
Wcześniej robi się ciemno, latarnie nie świecą, bo są ustawione według programu. Dodatkowo sam system da możliwość dostarczania energii do latarni przez 24 godziny na dobę. Dzisiaj ona jest tylko w godzinach wieczornych, a to otwiera kolejne możliwości, jakby daje możliwości mocowania różnego rodzaju czujników w latarniach, na przykład natężenia ruchu i uzależniania natężenia światła od ruchu, który występuje na ulicach pieszego, rowerowego czy kołowego. To wszystko przed nami. Myślę, że w perspektywie 2 najbliższych lat ten projekt już będzie pierwszym takim prawdziwym w Polsce zrealizowanym projektem w pełni wypełniającym definicję Smart City. Dziękuję. Jakub Dybalski, Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Jaka może być przyszłość rozwoju systemu SAWY? Instalacja upraw SAWA to nie tylko zmiana jakościowa, jeśli chodzi o oświetlenie miasta po zmroku, ale też to trochę takie otwarcie drzwi, które nas prowadzą do różnych nowych możliwości. Dlatego, że taka SAWA, taka oprawa, która wisi gdzieś tam nad ulicą, to de facto może być taki mały komputer. My w tym momencie przygotowujemy się do postępowania na system sterowania SAWami, czyli de facto na coś, co umożliwi mojemu koledze, który siedzi gdzieś w ZDM-ie za biurkiem, za ekranem komputera, jednym naciśnięciem klawisza, na przykład rozjaśnienie części opraw na danej ulicy, ściemnienie części opraw na danej ulicy, być może przy zamontowaniu odpowiednich diod świecących zmianie koloru takiej oprawy. Natomiast tak naprawdę możliwości, które daje taka konstrukcja, jaką jest ta nowoczesna LED-owa oprawa, są nieograniczone. Czy one pozwalają zamontować w takich oprawach rozmaite systemy i rozmaite urządzenia, na przykład związane z pomiarami ruchu w danym miejscu, albo na przykład związane z odczytem różnych danych, które się dzieją na danym skrzyżowaniu. Tak naprawdę możliwości jest mnóstwo i trochę jesteśmy na etapie zastanawiania się, co nam w mieście w zasadzie byłoby potrzebne. Czyli w przyszłości będzie można, na przykład, jeżeli przyjdzie duża ciemna chmura, włączyć takie oświetlenia? Tak, no to jest taka najbardziej podstawowa zmiana. Dziś jest tak, że latarnie w Warszawie włączają się o określonej godzinie. Ta godzina każdego dnia jest inna, ona jest uzależniona od wschodu i zachodu słońca i jest mniej więcej dostosowana do tego momentu, kiedy robi się ciemno. Ale jeżeli na przykład mamy dzień deszczowy, przychodzi właśnie, tak jak powiedziałeś, jakaś ciemna chmura, to ciemniej robi się dużo wcześniej. I mamy wtedy takie wrażenie, że już się zrobił zmrok, a jeszcze te latarnie się nie włączyły. Albo z drugiej strony, mamy jakiś taki dzień bardzo jasny, bardzo pogodny dzień latem. Oprawy się włączają w momencie, kiedy jeszcze mamy całkiem jasny wieczór. No, ten system sterowania jakby pozwoli nam dużo lepiej dostosować model sterowania oświetleniem do tego, co się realnie danego dnia dzieje, a to, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest dopiero podstawa. Tak naprawdę możliwości są ogromne. Coś, co jeszcze pewnie 3 lata temu, kiedy zarządzaliśmy starymi, sodowymi oprawami, było absolutnym science fiction, a w tym momencie jest czymś, co jest realne i trzeba się tylko zastanowić, czy to rzeczywiście jest nam potrzebne, czy może będzie to taki gadżet, który akurat teraz nie jest jakoś specjalnie potrzebny. Szybkie pytanko, most na Pragę, jak sytuacja tam wygląda? Jeśli chodzi o tą inwestycję, to w zasadzie chyba za każdym razem, jak mamy do czynienia z inwestycją mostową, gdzie nie grzebiemy w ziemi, gdzie nie znajdujemy odkryć archeologicznych, gdzie nie znajdujemy kabli niezidentyfikowanych albo ułożonych inaczej niż na mapach przez budowniczych PRL-u, tam idzie sprawnie. I to dotyczyło mostu łazienkowskiego, to dotyczy chociażby inwestycji szlemu na trasie łazienkowskiej. Tak też wygląda sytuacja z budową mostu pieszo-rowerowego. Tutaj wszystko zgodnie z harmonogramem. Są takie prace, w których ten harmonogram wyprzedzamy. Zostały nam 2 elementy konstrukcji do zamontowania. Kolejny będziemy montować w przyszłym tygodniu. Na początku października ostatnie, ile tutaj warunki atmosferyczne nam jakoś szyków nie pokrzyżują. Muszę powiedzieć, że firma Budimex jak na ten moment wywiązuje się z realizacji tego projektu bardzo sprawnie. Po drugiej stronie mamy z kolei utrudnienie duże na placu centralnym. Co tam się teraz dzieje, bo chyba nic?
Na Placu Centralnym, jak prowadziliśmy dialog z konserwatorem zabytków, w jaki sposób dostać się do tych powierzchni, które odkryliśmy punktowo, konserwator polecił nam odkrycia obszarowe. Mamy odkryć, czyli wywieźć mniej więcej 2 metry nawierzchni, to jest 13 tysięcy metrów sześciennych ziemi, po to, żeby ten plac odkryć na tych rzędnych, na których on był przed wojną. To się w tej chwili dzieje. Natomiast to są prace, które nie były ujęte w naszym postępowaniu przetargowym. Musieliśmy doprowadzić dokumenty do odpowiedniego stanu. Mieliśmy pozycje kosztorysowe, w związku z tym zleciliśmy po tych pozycjach kosztorysowych po prostu większe ilości do wykonania, ale tutaj musiał być zawarty aneks z wykonawcą. Natomiast te formalności mamy już za sobą. Realizujemy ten projekt. Myślę, że w kolejnych tygodniach też będziemy prowadzić prace, które są tymi pracami podstawowymi, bo w pierwszej kolejności mieliśmy realizować 4 zbiorniki retencyjne, bardzo duże zbiorniki, i dlatego też punktowo schodziliśmy tak nisko, jeśli chodzi o odkrycia archeologiczne. Natomiast 2 zbiorniki retencyjne są na obszarze, które już kiedyś w trakcie budowy metra, budowy ulicy Marszałkowskiej, są na niższych rzędnych niż przedwojenna Warszawa, i tutaj spodziewamy się, że powinno być mniej problemów. Natomiast absolutnie jakby musimy liczyć się z tym, że opóźnienie w tej inwestycji będzie. Na razie szacujemy, że to opóźnienie jest liczone w miesiącach. Trudno powiedzieć jeszcze, bo cały czas odkrywamy tą powierzchnię, czy to będzie 4 czy 8 miesięcy, ale mniej więcej jakby tego rzędu opóźnień trzeba się spodziewać. Ostatnie pytanie, Plac Trzech Krzyży, jak tam wygląda sytuacja? Ruch jest już na dwóch jezdniach. Ruch jest na dwóch jezdniach. Tutaj też mieliśmy bardzo poszatkowane czasowe organizacje ruchu. Nie możemy tego placu realizować w całości. Mieliśmy pocięte na części. 2 części jeszcze nam zostały do realizacji. W tej chwili pracujemy na skrzyżowaniu Chorza Mokotowska. Byłem dzisiaj, widziałem, trwają prace rozbiórkowe. Jest to niewielki zakres, już nie tak uciążliwy jak prace na tym głównym ciągu komunikacyjnym, no ale między innymi Mokotowska i ulica Chorza muszą być dwukierunkowe, bo przejazdu nimi nie ma. No i mamy tutaj rejon ulicy Brackiej i Żurawiej, gdzie jest część nawierzchni, która będzie wykonywana z kamienia, i samo skrzyżowanie, które będziemy robić w kolejnym etapie po zakończeniu Chorzej Mokotowskiej. Październik i listopad to będą prace porządkowe i zieleniarskie, no i zakładamy, że ten ostateczny kształt będzie późną jesienią już oddany. Natomiast pewnie jeśli chodzi o taką atrakcyjność z punktu widzenia odbiorcy, to pewnie wiosną, jak te wszystkie drzewa, rośliny się zazielenią i będzie widać potencjał tej zmiany. Dzięki.